tej świecie Orwella. Niby jest tak jak wczoraj, ale wszystko się zmienia. Fałszywe bezpieczeństwo, inwigilacja, kontrola umysłów i trujące szczepienia. Na niespotykaną skalę nowotwory u dzieci, zatruwane powietrze i chemiczne kotlety, nie mniej szkodliwe jak na receptę tablety. A władza to pozory, to tylko marionetki. Oni tego nie naprawią, oni dobrze się bawią, oni o kryzysach prawią, ale ich skutków w ogóle nie odczuwają. Polskę za drobno sprzedają, czy to Amerykanom. Nie da się ukryć naszym nowym panom. Społeczeństwa prawie bez oporu ulegają. Ludzie coraz młodziej umierają, rodzisz się i już cię mają. Najgorsze jest to, że jeszcze ciągle im mało, więc wyłącz TV, odzyskaj to, co ci zabrano. Już płonie ogień, już wieje wiatr. Herszt podniósł pięść, dając kompanom znak. W płomieniach stanął każdy urzędowy gmach. Kuloodporne szyby obrócone w piach. Na każdym kanale anonimowa twarz. Nastał koniec rzeczywistości takiej, jaką znasz. Cyfrowym tempem planetę pogrążył strach. Lecz wkrótce wolny będzie świat. To oczywiste, zabierają dziś swobodę nam w imię tego, że ktoś tam dla nas ma dobry plan. Dziękuję, co dla mnie dobre, zadecyduję sam. Manifestuję wolność, póki wybór mam. Chodź z nami, krzycz z nami, rozprawmy się raz na zawsze ze światowymi nierządami. Poruszmy górami, morzami i lasami, za to, że oni przez całe życie kłody pod nogi rzucali. Cenzura, podatki, podsłuchy, kamery, satelity na orbitach, inne bajery, zrozum. Wróg zachodniego świata się nie kryje pod turbanem. Patrzysz na niego codziennie, jest ukryty za szklanym ekranem. Niekwestionowany złodziej świadomości, niż manipulacji i morderca wolności. Przekaż wszystkim, mamy wolne media. Już płonie ogień, już wieje wiatr. Herszt podniósł pięść, dając kompanom znak. W płomieniach stanął każdy urzędowy gmach. Kuloodporne szyby obrócone w piach. Na każdym kanale anonimowa twarz. Nastał koniec rzeczywistości takiej, jaką znasz. Cyfrowym tempem planetę pogrążył strach. Lecz wkrótce wolny będzie świat.